Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 22, w wersetach od 63 do 71? Mężczyźni, którzy trzymali Jezusa, naśmiewali się z Niego i bili Go. Zasłoniwszy Mu oczy, pytali: „Prorokuj, kto cię uderzył?” Wiele innych bluźnierstw mówili przeciwko niemu. Gdy nastał dzień, zeszli się starsi ludu, arcykapłani i skrybowie i przyprowadzili go przed trybunał, mówiąc: „Czy ty jesteś Chrystusem? Powiedz nam”. Powiedział im: „Jeśli wam powiem, nie uwierzycie. Jeśli zapytam, nie odpowiecie mi i nie wypuścicie mnie. Odtąd Syn Człowieczy będzie siedział na prawicy mocy Bożej”. Powiedzieli wszyscy: „Ty więc jesteś Synem Bożym?” On powiedział do nich: „Tak, jak mówicie, ja jestem”. Oni powiedzieli: „Na co jeszcze potrzebujemy świadectwa? Sami je przecież usłyszeliśmy z Jego ust”. Pan Jezus nie spędził nocy spokojnie. Był w rękach ludzi, którzy pilnując Go, naigrywali się z Niego i bili Go. Dopiero rankiem Pan chwały stanął przed swoimi sędziami. Arcykapłani i uczeni w piśmie przyprowadzili Go przed Synedrium, aby nadać swojemu działaniu pozór, że jest zgodne z prawem. Pan wiedział, że czas ten nie jest odpowiedni do złożenia świadectwa. Dał teraz odczuć swoim oskarżycielom ich niemoc. W swoich słowach dał im do zrozumienia, że skończył się czas, w którym Mesjasz, Chrystus, miał być przedstawiony ludziom. Od tego czasu Syn Człowieczy miał siedzieć po prawicy mocy Bożej. Wszystko było zaplanowane przez Boga. Teraz pozwolił im podążać dalej wybraną drogą, na której poprowadzą Pana na śmierć. Oskarżyciele wyciągnęli ze słów Pana Jezusa słuszny wniosek i Pan temu nie zaprzeczył. On był Synem Bożym. Przez osądzenie Pana Jezusa sędziowie sprowadzili na siebie ogromną winę. Nie byli w stanie dowieść Mu jakiegokolwiek grzechu. Osądzili Go nie za złe czyny, ale za publiczne wyznanie, że był Synem Bożym. Kilka godzin później ci sami ludzie bluźnili ukrzyżowanemu Chrystusowi słowami: „Jeśli jesteś Synem Bożym, stąp z krzyża”. Czytamy w Ewangelii według Mateusza, 27 rozdziale, 40 wersecie.